Wybory w Stanach Zjednoczonych i ich rezultat przytłumiły niemalże wszystkie inne wiadomości. Tymczasem, całkiem niedawno po wyjściu na jaw kolejnej części poczty mailowej adresowanej do Johna Podesty, doszło do jednego z najważniejszych odkryć do tej pory. Okazuje się, że były menedżer kampanii na rzecz kandydatki na urząd prezydenta USA, Hillary Clinton, otrzymał e-mail, w którym rzekomy członek tajnej organizacji twierdził, że ludzkość może wyginąć już za 20 lat. Powodem tej globalnej katastrofy ma być przebiegunowanie Ziemi. Co ciekawe, według najnowszych badań pole magnetyczne naszej planety może ulec odwróceniu jeszcze za naszego życia. Wiadomo nam, że pozycja bieguna południowego przesunęła się i nie znajduje się dokładnie w Antarktydzie, a biegun północny znajduje się z kolei po drugiej stronie Oceanu Arktycznego. Pole magnetyczne Ziemi może być więc zagrożone, a jego domniemany upadek jest w stanie nie tylko uszkodzić nasz klimat, ale i wymazać sieci energetyczne na całym świecie. Człowiek, który skontaktował się z Podestą, twierdził, że ruch biegunów magnetycznych może sprawić, że ludzkość zniknie z powierzchni Ziemi i to dużo szybciej niż do tej pory sądzono. Zgodnie z treścią maila, nasze interesy leżą we wkładzie do pozytywnego rozwoju ludzkości. Uważamy, że możemy uczynić świat lepszym, szczęśliwszym i bardziej spokojnym. Ale nie możemy tego zrobić, jeżeli doświadczymy masowego wymierania ludzi. Biegun magnetyczny zmierza w kierunku równika i potrzebujemy pomocy. Biegun północny jest teraz nad Syberią, w ciągu 10 lat będzie nad Morzem Czarnym. W ciągu 20 lat będzie nad Indonezją. O dziwo, teoria ta ma poparcie w materialnych dowodach. Naukowcy doszli przecież do wniosku, że magnetyczny biegun północny już obecnie porusza się z prędkością 40 km na rok. Eksperci przewidują, że nawet w ciągu kilkudziesięcioleci przemieści się on aż do Azji. Oznacza to, że ludzkość naprawdę doświadczy przebiegunowania Ziemi, a bieguny rzeczywiście zostaną odwrócone, podobnie jak w filmie 2012. Zdecydowana większość naukowców zakłada jednak, że nie nastąpi to zbyt szybko i najprawdopodobniej nie wydarzy się w ciągu najbliższych kilku albo kilkudziesięciu lat. Zdarzenie to miało już miejsce w przeszłości i nie wpłynęło znacząco na życie ludzi. Różnica między tym, co było wtedy, a dziś jest jednak kolosalna, a utrata całej technologii opartej o prąd elektryczny najprawdopodobniej wywołałaby masowe zamieszki na całym świecie. E-mail do Podesty staje się jednak jeszcze bardziej ciekawy, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że porusza temat UFO i obcych. Człowiek, który kontaktował się z panem Podestą, napisał też: wymagamy pełnego ujawnienia wszystkich obcych kontaktów i wszystkich traktatów, jakie USA zawarła z obcymi. Możemy mieć sobie wywiad, ale jest to aż nad wyraz jasne, że jesteśmy trzodą, pracownikami i generatorami zasobów dla obcych władców. Nasze informacje pochodzą z waszego własnego Departamentu Obrony, z wiarygodnych źródeł. Musimy tylko wiedzieć, z kim i czym mamy do czynienia. Jakie są ich zamiary, czy są one wrogie? Czy możemy ich powstrzymać w razie potrzeby? I jakie są nasze układy? Nasze nieudane próby łapania UFO pokazały, jak słabi byliśmy w stosunku do nich. To dlatego, że nie wiemy, z czym mamy do czynienia. Potrzebujemy więcej danych. W jednym ze swoich ostatnich filmów mówiłem, że aż strach pomyśleć, co jeszcze kryło się w skrzynce mailowej Podesty. Jak widać, wykrakałem. Wiadomo, że mail ten jest autentyczny, zatem jedyna możliwa ostoja dla sceptyków tematu UFO to zakładanie, że sam autor maila, czyli niejaki Ken Coffin, jest zwyczajnym kłamcą lub lepiej, niespełna rozumu. Wszelkie inne interpretacje tego maila prowadzą do jednej bardzo niepokojącej konkluzji. Nadchodzące lata będą bardzo ważne dla przyszłości rodzaju ludzkiego, a decyzje podjęte na najwyższych szczeblach władzy mogą zadecydować o naszym przeżyciu bądź śmierci.